ta akwizycja dla nas była ważna. Po pierwsze, by się rozwijać w tym formacie pozapaliwowym zdecydowanie szybciej. Ta firma ma tradycję, ma punkty, ilość stacji jest ograniczona. Prawie 15 miliardów złotych ma kosztować Orlen ustawa przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Chodzi o sfinansowanie zamrożenia cen prądu, gazu i ciepła. Giełda zareagowała natychmiast. Aż o 9% spadają akcje Orlenu i ich notowanie zeszło poniżej 59 zł. To najniżej od 9 października. Nadal jest to najdroższa polska spółka giełdowa, ale już jakby mniej droga. Jaki jest powód tak nagłego spadku? Chodzi o projekt ustawy, który pojawił się w Sejmie. Posłowie większościowej koalicji uzgodnili projekt ustawy o cenach energii, farmach wiatrowych i specjalnej składce, sięgającej blisko 15 miliardów złotych, nałożonej na Orlen, napisał serwis wysokienapięcie.pl. Dzisiejszy klient przede wszystkim chce zjeść smacznie, tak jak w restauracji, chce zjeść szybko, tak jak w barze szybkiej obsługi, ale przede wszystkim chce zjeść zdrowo, tak jak w domu. No, złote czasy dla Orlenu mogą skończyć się wraz z przejęciem nowej władzy. Posłowie w większościowej koalicji uzgodnili projekt ustawy o cenach energii, farmach wiatrowych i specjalnej składce sięgającej blisko 15 miliardów złotych nałożonej na Orlen. No i jest to oczywiście podstawne, bo w końcu układy z Orlenu z państwem nie są do końca takim procederem, który byłby legalny z perspektywy rynkowej. Już nie mówiąc o monopolu, jaki prowadzi to na naszym rynku paliwowym, to do całej sytuacji mamy tutaj dość dziwne takie podejście legalizmu, nie? No bo przecież Orlen jest jakby nie było spółką akcyjną, gdzie możecie mieć akcje. Jeżeli macie akcje, no to chyba nie chcecie jako akcjonariusze danej spółki finansować kampanii wyborczej jakiejś partii politycznej. Gdyby to robiła jakakolwiek spółka prywatna, to już dawno pewnie prokuratura by się nią zajęła. A tym bardziej jakbyście ze spółki akcyjnej, gdzie macie różnych akcjonariuszy, pompowali kampanię wyborczą opozycji obecnej, czyli Donalda Tuska. To już na bank byście mieli postępowania prokuratorskie. A Orlen? Orlen oczywiście nie. Do sytuacji odniósł się już Jacek Sasin. Przypomniał, że powyższe doniesienia czytają również inwestorzy, na skutek czego kurs akcji Orlenu spadł dziś na giełdzie o ponad 7%. Praktycznie oznacza to, że no, ze spółki wyparowało właśnie ponad 5,5 miliarda złotych, a wytyka nowej reprezentacji Sejmu podejmowanie fatalnych decyzji i niekonsekwentność. No tylko, że to chyba Orlen sam doprowadził do takich ruchów. A teraz wracamy do tematu pana Daniela Obajtka, który podarował działki, ale nie żonie premiera Morawieckiego, tylko swojemu synowi. Wirtualna Polska odkryła, że prezes Orlenu już po wyborach do Sejmu zaczął pozbywać się swojego majątku, w tym licznych nieruchomości. 21 listopada rano, drodzy państwo, w niemal wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wpisy o zmianie statusu własności. Przynajmniej część nieruchomości została umową darowizny przepisana na Piotra Obajtka, czyli syna pana Daniela. No a tutaj oczywiście bardzo długi jest ten tekst dziennikarzy WP, którzy przypominają, jak odkryli w ogóle zasoby finansowe i nieruchomościowe Daniela Obajtka. To sobie wszystko państwo mogą przypomnieć. To jest 100 ksiąg wieczystych, z których wynikało, że Obajtek zgromadził blisko 19 hektarów ziemi, 2 hotele, 1 pałac, 1 apartament, 6 domów, 2 mieszkania i 8 domków letniskowych. Do tego kolejne nieruchomości posiadali jego najbliżsi, no teraz więcej będzie posiadał syn. Wszystko zaczęło się dziać nad ranem 21 listopada, między 7.24 a 8.49, aż tak dokładnie są dziennikarze. W księgach wieczystych w 19 dokładnie zaczęły pojawiać się zmiany i wzmianki o wpisie w dziale księgi opisującym status własności danej nieruchomości. Łącznie według WP za pośrednictwem co najmniej 6 sądów w 20 księgach wieczystych pojawiły się wzmianki dotyczące zmian w dziale opisującym status własności nieruchomości. Pytanie. Jak jest powód tych zmian? Uprawnienia, to znaczy przedstawiciele mediów wchodzą, jeżeli uzyskają kartę wstępu. Liczba miejsc jest ograniczona i to było wszystkim wiadome. Jest tylko wątpliwość, że nie ma 40 osób. Ja nie jestem w stanie się prześledzić. Nie, bo jest mniejsza sala niż poprzednio. A sędzia obiecał nam, że będzie większa sala. No i jakby była dostępna, to by była. Proszę.
Państwa, działamy... W ciągu dwóch miesięcy nie mamy większej sali. Osoby przyjechały z całej Polski. Chyba. Proszę bardzo. Przepraszam, przepraszam. Szanowni Państwo, proszę naprawdę o niezabijanie tych... Nie będziemy dyskutować o sali. Sala jest największa, jaką sąd dysponował. Jeżeli Państwo macie wątpliwości, to się proszę przyjść z półot obrotowej i zobaczyć, jak tam jest remont. Największa sala, która tutaj była, została temu sądowi zabrana jeszcze w pandemii. I temu wydziałowi. Dobrze, pokrzywdzony pan Krzysztof Szczytko osobiście w jego imieniu Sztabów Narodowych Gminy Pościowskiej Pełnomocnik Wyboru. Przedstawiciele środków masowego przekazu w imieniu Emisja TV pan Piotr Korczanowski. Nie ma. Ale ktoś się stawił w imieniu Emisja TV? Nie. Nie. NIS pan Wojciech Dobrzyński. Tak, jestem. NIS, nie. Przez dwa S. Tak. Narodowy Instytut Studiów Politycznych. NSS. Tak. N pierwszy. Dobrze. Dobrze. PL1TV. Jest. Pan Frantowski Jacek. Nie, Artur Kowalczyk Zaszewski. Artur Kowalczyk. Można chciał nam. Dobrze. Internetowa telewizja polonijna, pan Hubert Gorczyca. Jestem. W imieniu Polskiej Niezależnej Stacji Telewizyjnej pan Sławomir Wilczyński. Jestem. W imieniu Leczyckiej Radiowizji Krzysztof Gędzi. Jestem. W imieniu Gdańskiej Telewizji Obywatelskiej. Jestem. Pan Dariusz Jarocki. Zgadza się. Pan Dariusz Jarocki. Pani Maria Paszczak. Tak, jest. Pani występuje jako dziennikarz, ale nie telewizyjny? Jako świadek. Obserwator. Czy pani jest przedstawicielem środku masowego przekazu? Bo wczoraj dostała pani wniosek o akredytacji. Musi mnie wyjaśnić. Ja nie jestem środkiem masowego przekazu, tylko po prostu się chciałam zabiegować. A, dobrze, to pracujemy. Wypracować? Tak. Pani publiczność. Pani Ewa Paradzińska. Jestem. To jest OKO PZN Katowice, tak? Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Katowice, tak. Ale, dobrze, ale czy to jest... Media to społeczne, media. Stowarzyszenia OKO PZN, tak? Tak? W imieniu teraz drukowanymi OKO PZN Katowice, ale to jest jakaś telewizja internetowa, czy co? Tak. Można nas oglądać na YouTube OKO PZN. Prowadzące kanał na YouTube. TV Warszawa PLL, pan Kowalski Artur? Jest, też ja. Jest. W imieniu z małych TV, bo teraz Warszawa. Bez odstępu Warszawa normalnie, czyli z dużej litery. I na końcu to też razem PLL. Armyśnik Artur Kowalski. Wszyscy pozostali Państwo już dostali na poprzednim posiedzeniu tylko dwóch ostatnich, czyli tak jak to sąd postanowił na poprzednim. Chciałbym jeszcze wniosek stowarzyszenia o przystąpienie do stowarzyszenia. Zaraz dojdziemy do stowarzyszenia. Sąd postanowił na podstawie artykułu 95 paragraf 3 KPK w związku z artykułem 355 paragraf 2 KPK zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu w osobach OKO
PZN Katowice, U Pał Warszawa PLL i tych, które nie były reprezentowane na poprzednim programie sprawnictwo. I na wykonywanie zawodów aparatury utrwalenia obrazu i dźwięków przebiegu posiedzenia wskazując im rozwiązanie zachowania wyborów określonych w artykule 13 ustawy prawo prasowe. To jest to. Poseł wczoraj został wniosek pana pełnomocnika pokrzywdzonego o to, żeby jeszcze tutaj oprócz wymienionych widzę. Jeszcze jest pan Marek Skowroński, TVP Real 24 Warszawa. Jest pan? Nie. Nie ma. Czyli pana nie. Pozostali, wszyscy dostali na poprzednim, tak jak informowałem, że dostaliście państwo. Jeżeli chodzi o panią Barbarę Berbecką, tak? Stowarzyszenia Iskra 2015 z siedzibą w Lublinie. To o to chodzi? Tak. To są postanowienia z dnia 20 listopada o dopuszczenia pani Barbary Berbeckiej, przedstawiciela Stowarzyszenia Iskra 2015 z siedzibą w Lublinie, do występowania w tej sprawie w charakterze rzecznika interesu publicznego. Z tego względu, że na tym etapie postępowania pani w tym charakterze nie może występować przed sądem. Na podstawie jakiego artykułu? 90 paragraf 5 Kodeksu Postępowania Karnego oraz artykuł 91 KPK w związku z artykułem 329 paragraf 1 i 2 KPK. Krótko mówiąc, przedstawiciel społeczny może być jako rzecznik interesu publicznego występować przed sądem, ale na etapie postępowania sądowego i podniesieniu aktu oskarżenia. Na obecnym etapie tego postępowania to jeszcze nawet nie mam postępowania karnego, co już wyjaśniałem na poprzednim tydzień rozprawie, ponieważ prokurator mówił jego wszczęcia. Także formalnie nawet jeszcze postępowanie karne nie zaistniało, w którym mogłaby pani to występować jako przedstawiciel tego stowarzyszenia. Jeżeli do tego dojdzie, to jak najbardziej będzie pani miała tego okazję. To jest główna przyczyna, natomiast główna to jest taka, że też nie są spełnione inne przesłanki formalne. W szczególności, zgodnie ze statutem, który został załączony, powinna być uchwała zarządu, która panią upoważnia do tego w imieniu stowarzyszenia, ona powinna być załączona, bo to już opisu z KNS-u. Który artykuł w Wysokim Sądzie statut mówi o uchwale, żeby przystąpić? Paragraf 9. Proszę. Paragraf 20, ustęp 9. Zarząd załatwia poszczególne sprawy poprzez uchwałę. Zarząd załatwia. No załatwia. Ale stowarzyszenie reprezentuje prezes i poszczególni członkowie zarządu. No tak, ale występuje pani jako przedstawiciel stowarzyszenia, więc upoważnienie pani przez stowarzyszenie powinno być formę uchwały. To, że pani reprezentuje, to się zgadzam, ale nie w takich sprawach jak postępowanie sądowe. Stowarzyszenie jeżeli jest zarząd działa, spraw i jestem zszokowana tym, jeżeli co zarząd, proszę pani, jeżeli państwo napisali, że zarząd załatwia poszczególne sprawy poprzez uchwały, to chyba nie jest problemem podjęcia uchwały przez zarząd, żeby panią upoważnić do tego, że pani w tym występowaniu reprezentowała stowarzyszenie, prawda? Jest to problem, dlatego że to jest utrudnianie. Ja już występowałam przed sądem apelacyjnym w Warszawie, w ogóle przed sądami w Lublinie i no, jestem zbulwersowana, bo państwo nie powinniście utrudniać czynnikom społecznym udziału w postępowaniach sądowych. Sąd niczego nie utrudnia, sąd tylko stosuje przepisy ustawy kodeks postępowania karnego w tej sprawie. To jest jedna rzecz. Drugie, może pani brać udział w tej jako czynnik społeczny w charakterze publiczności, nie jako rzecznik interesu publicznego. I pani bierze udział, prawda? Pani, nikt pani niczego nie utrudnia.
Jeżeli pani ustawa przyznaje takie uprawnienie, to pani ma do tego prawo. Dobrze. To jest, zanim przystąpimy jeszcze do rozpoznawania, wniosków dowodowych złożonych na przed poprzednimi terminami posiedzenia, to chciałbym jeszcze poinformować ze strony, że sąd otrzymał pismo 20 listopada. Trzeba było czytać w całości, więc to trochę zajmie. Wniosek dowodowy do sprawy sygnatura akt 8KP 953/23 na rozprawę w dniu 30, tu jest września 2000, dobra jest data, jest przyklejona nalepka, Orlen PGING. Ponieważ jest przyklejona nalepka, to mogę się tylko domyślać, jaki jest nagłówek. Czasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka w konstytucji i demokracji. Komitet sterujący sprawowaniem władzy bezpośrednio przez naród polski, rzecznik artykuł 4 konstytucji, adres komitetu Teresa Garland, PRS NP, SKK, skrytka pocztowa 88, ulica Żwirki, Ligury 13A, 32050 Skawina Poland, telefon plusik 48 697 357 00, www.tymczasowaradastanu.wordpress.com, DKS 0021 2023 1116, dnia 16 listopada 2023. To jest adresowane do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, pani Jana Szanowska-Tomaszek, Aleja Solidarności 127, 00898 Warszawa, piętro trzecie, pokój 310, korytarz F. Przekreślony jest to tutaj szanowny pan Michał Błoński, prezes Sądu Okręgowego RODO, szanowny pan Marek Witt, prezes GPW, szanowny pan Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNR. Tytuł: wniosek suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN Orlen z PGNiG w monitorze Krajowego Rejestru Sądowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w rejestrze Krajowego Nadzoru Finansowego. Szanowni Państwo, wnoszę o publikację w rejestrach poniższego oświadczenia suwerena RP. Oświadczenie suwerena Rzeczpospolitej Polskiej, VS uchwały nr 3/2022 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PGNiG z dnia 10 października 2022 roku w sprawie połączenia spółki PKN Orlen z PGNiG. Jako suweren państwa polskiego chronionego prawem międzynarodowym do samostanowienia narodów i jako współwłaściciel wszystkich zasobów naturalnych znajdujących się na terytorium Polski z prawem realizowania władztwa nad polską ziemią i zasobami naturalnymi w oparciu o artykuł 4 Konstytucji Międzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narodów oświadcza, iż uchwała w sprawie fuzji PKN Orlen PGNiG zarejestrowana w dniu 2 listopada 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 10 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jest z mocy wszelkich przysługujących suwerenom praw nieważna i na terytorium Polski niewiążąca, gdyż narusza międzynarodowe prawo do samostanowienia narodów oraz polską konstytucję. Uchwała ta podjęta 10 października 2022 roku na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PGNiG w Warszawie jest przestępczym aktem paserskim, gdyż PKN Orlen przejął spółkę PGNiG, która w swoich aktywach posiada własność narodu polskiego w postaci polskiej ziemi i koncesji, które to mienie bez wiedzy i zgody narodu polskiego sobie przywłaszczyła i którym to mieniem w dniu 10 października 2022 roku bezprawnie bez zgody narodu polskiego na rzecz PKN Orlen rozporządziło. Nemo plus juris ad alium transfer potest quanti se habet, to jest w nawiasie D.50.17.54. Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada. Quod ab initio vitam sum est non potest tractu temporis convalescere. W nawiasie D, to nie digesta. 50.17.29.
co od początku jest wadliwe, przez sam upływ czasu nie może być uzdrowione. Oświadczam, iż jakiekolwiek próby realizacji wszelkich koncesji będących rzekomą własnością PKP z mocy prawa własności suwerena czy narodu polskiego nie będą mogły być bez uprzedniej zgody podstawowej jednostki samorządowej, czyli władz gminnych, na terytorium Polski realizowane. Uzasadnienie: stan faktyczny jest taki, że poprzez fuzję PKP z PGNiG członek żydowskiej mniejszości w Polsce, pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, podstępnie przywłaszczył na rzecz tej mniejszości polską ziemię w ilości de facto około 3/4 polskiego terytorium oraz przywłaszczył na rzecz tej mniejszości polskie zasoby naturalne przynależące do narodu polskiego. Jak fakty pokazują, celem tego przywłaszczenia jest utworzenie nowego żydowskiego państwa na terytorium Polski, działając na faktach dokonanych, to jest poprzez przeprowadzenie na podstawie posiadanej dokumentacji tak zwanego żydowskiego aktu własności, to jest przejęcia koncesji w wyniku fuzji PKN Orlen z PGNiG i przeprowadzenie na tej podstawie realnego wywłaszczenia Polaków z ich ziem i zasobów naturalnych. Stosowne ustawy do tego następnego etapu wywłaszczeniowego narodu polskiego z bogactw naturalnych i ziemi zostały już przez PiS-owski Sejm przegłosowane. Wygląda na to, że działania pana Obajtka opierają się na koncepcji tzw. falansterów, czyli rodzaju socjalistycznych osad, w których prowadzi się wspólne życie, podobnie jak to ma miejsce w istniejących dziś w Izraelu kibucach. Z tym, że falanster Obajtka przybrał charakter prawny spółki akcjonariuszy PKN Orlen, posiadającej konkretny rodzaj społeczności kapitalistycznej, na przykład żydowska mniejszość, gdzie każdy członek będzie mógł legalnie mówić nasze lasy, nasze ziemie, nasze wody, nasze zasoby naturalne. Wygląda na to, że połączenie Orlenu z PGNiG nie jest niczym innym jak żydowskim skokiem tysiąclecia na własność narodu polskiego, to znaczy to jest skokiem na nasze zasoby, ziemie i zasoby naturalne, jest podstępnym tworzeniem państwa żydowskiego w państwie polskim. Zastanawiającym jest fakt, że żadna służba państwowa nie wykryła i nie ujawniła tego haniebnego żydowskiego spisku na forum publicznym, ani żaden sąd do tej pory nie uchylił tego haniebnej fuzji. Wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko państwu polskiemu i przeciwko narodowi polskiemu, spiskiem, który nie jest niczym innym jak zdradą stanu, a winnymi zdrady wyglądałoby na to, że są Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, Mateusz Morawiecki, premier, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. W oczekiwaniu napisania powyższego oświadczenia do stosownych rejestrów łączę pozdrowienia z wyrażami szacunku Teresa Garland, prezes elektorskiej Rzeczpospolitej Polskiej, koordynator komitetu sterującego i szef misji specjalnej, to jest podpis datą 16.11.2023, pieczęci takiej samej treści. I jest dopisek: członkowie komitetu sterującego oraz współdziałający w misji specjalnej w stanie najwyższej konieczności, jaką jest bezpośrednie sprawowanie władzy w państwie polskim, w stanie zagrożenia w oparciu o artykuł 4 Konstytucji Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narodów na mocy Konwencji Nowojorskiej z 3 grudnia 1969 roku o misjach specjalnych z dziennik ustaw 1905 nr 48 pozycja 65 artykuł 29 przysługuje immunitet nietykalności. Osoby te powinno się traktować z należytym szacunkiem oraz podejmować wszelkie odpowiednie kroki na to powierzenie jakiemukolwiek zamachowi na to osoby i wolność i godność. Ze względu na pełnioną funkcję uprasza się wszystkie osoby służby świata, w tym polskie, do udzielenia członkom komitetu sterującego oraz osobom współdziałającym wszelkiej pomocy w celu realizacji misji. Misją tą jest zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi prawa zapewnienie pokojowego, bezpiecznego i skutecznego przywrócenia Polsce praworządności, sprawiedliwości, porządku konstytucyjnego oraz respektowania praw człowieka i demokracji. Tak. I to zostało tutaj tak przekazane przez prezesa tutejszego sądu. Proszę, to mogę w tym pierwszym jeden zdanie powiedzieć? Tak, tylko proszę bez antysemickich wycieczek, nie mają miejsce w tym pisie, proszę. Wysoki Sądzie, chciałem tylko poinformować, że te pismo skierowane przez panią Teresę Garland, nie będę się odnosił do jej treści, ale one nie zostało uzgodnione ze mną i zostało przesłane bez mojej wiedzy. Tylko to chciałem tylko dodać. Pani prokurator, co to własnym pisem zrobić? Łączy ta sprawa. Ja się nie będę odnosiła do treści tego pisma, bo ono nie ma merytorycznego związku z przedmiotem zasiedzenia. Tak, pan ma sobie stanowisko zająć w tym temacie?
Nie. Czy pan pełnomocnik chce zająć stanowisko? Co mam tu zrobić? Według decyzji Wysokiego Sądu. Dobrze. Dobrze. Czy jakieś wnioski formalne strony mają? Nie. Panie pełnomocniku. Ja bym, jestem taki skupiony, ale ja bym, bo pan Wysoki Sądzie pytał, co mamy z tym pismem zrobić. Ja bym jednak wypłacił w związku z tym, że bez mojej zgody, żeby potraktować jako, nie były. Dobrze. Znaczy, ja to oczywiście, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że taka korespondencja wpłynęła na to. Dobrze. Pokrzywdzony wnosi o to, żeby to pismo chciał czytać, uznać jako nie byłem. Wysoki Sądzie podtrzymuje wniosek, dlatego że ponieważ nie zostało wszczęte śledztwo, nie przeprowadzono żadnych dowodów, które mogłyby pozwolić na to. Za sekundę przejdziemy do meritum tej sprawy. Aha, i jednocześnie Wysoki Sądzie chce... Ale wcześniej pan złożył jeszcze wnioski dowodowe, które musimy, zanim przystąpimy do rozpoznania tej sprawy, może ja najpierw sprawozdanie złożę. Chcę tylko powiedzieć, że pismo poprzednie, które złożyłem do akt sądu, również było, zostało złożone 14 września w prokuraturze z załącznikami. O odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niespełnienia ciążącego obowiązku w okresie od 14 lipca 2020 roku do 10 października 2022 roku w Warszawie przez zarząd spółki Polskie Gazownictwo Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. poprzez doprowadzenie do połączenia spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ze spółką Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. skutkujący wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej nieustalonej wysokości, to jest odczyn z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego na podstawie artykułu 17 paragraf 2 KPK wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Tak. W zażaleniu pan pełnomocnik wniósł o uchylenie tego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego dalszego prowadzenia z powodu niewykorzystania wszelkich dokumentów i źródeł dowodowych pozwalających na jednoznaczne ustalenie, czy czyn z artykułu 296 paragraf 2 i paragraf 3 kodeksu karnego został lub nie został popełniony w związku z tym wszczęcie postępowania wyjaśniającego. I tutaj są wymienione te okoliczności. Zarzucił powyższemu postanowieniu przede wszystkim obrazem przepisów postępowania, które mogą mieć wpływ na treść orzeczenia dotyczące błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mogą mieć na tym zastrzeżenie orzeczenia. Naruszenie artykułu 9 KPK w związku z artykułem 57 paragraf 1 punkt 1 i punkt 4 KPK poprzez brak dokonania przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, w szczególności poprzez brak wyjaśnienia przeprowadzenia postępowania dowodowego wnioskowanego w zawiadomieniu.
naruszenie artykułu 92 Kodeksu postępowania karnego poprzez niewzięcie pod uwagę przez organ prowadzący postępowanie przy wydaniu postanowienia w przedmiocie umorzenia wszelkich okoliczności ujawnionych w trakcie postępowania przygotowawczego mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, to jest doniesień medialnych w sprawie stawianych trudności przed Najwyższą Izbą Kontroli w celu uniemożliwienia sprawowania funkcji kontrolnej w przedmiocie, w których udział akcje posiada Skarb Państwa oraz brak umożliwienia złożenia wyjaśnień, błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż przywołane decyzji w uzasadnieniu decyzji prokuratora wszystkie okoliczności w istocie opierają się na twierdzeniach opublikowanych przez PKN Orlen S.A., które w istocie jedynie tyczą oceny proceduralnych spraw formalnych i które również powinny uwzględniać treść innych przepisów prawa, m.in. ustawą o zarządzie majątkiem, które organ powinien brać pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy dotyczącej ochrony majątku narodowego, dobrostanu i przyszłości Polaków, braku uwzględnienia okoliczności, iż upływ 6 miesięcy od przyjęcia uchwały nr 3 na 2002 Najwyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z 10 października 2022, dalej jako uchwała połączenia spółki z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, spółką akcyjną z siedzibą w Płocku, oraz zgody na proponowane zmiany statutu PKN Orlen na podstawie artykułu 422 paragrafu KSH, której treść w rażący sposób narusza przepisy ustaw i w rażący sposób godzi w interes spółki PGNiG i w polski interes narodowy, może powodować nieodwracalne skutki prawne, których uchylenie nie będzie możliwe. Brak uwzględnienia faktycznych zdarzeń okoliczności polegających na zbyciu przez Skarb Państwa o wydanej zgodzie na fuzję spółek akcji w celu uniemożliwienia przekroczenia ilości akcji, które obligowałoby Skarb Państwa ogłoszenia wezwania do wykupu akcji PKN Orlen S.A. brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które pozwoliłoby ocenić wielkość szkód i strat wynikających z braku wyceny posiadanych i wnioskowanych koncesji na eksploatację złóż mineralnych przez PGNiG S.A. ocenę realnego zmniejszenia wpływów do budżetu państwa polskiego z uwagi na rozbudowę własności Skarbu Państwa, które posiadał PGNiG S.A. w zamian za które objął akcję w nieperspektywicznej spółce PKN Orlen S.A. u braku przesłuchania roku zarządu składającego na dzień złożenia zawiadomienia następujących osób. Magdalena Zegarska, wiceprezes zarządu, Robert Perkowski, wiceprezes zarządu, Przemysław Wacławski, wiceprezes zarządu, Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu, Artur Cieśli, wiceprezes zarządu, Iwona Agnieszka Baksmulska, Olejniczak, prezes zarządu oraz brak przesłuchania Daniela Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen S.A. na okoliczność uchylania się obowiązku przedłożenia dokumentów dla kontroli w Najwyższej Izbie Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, pokrzywdzonego, który de facto reprezentuje szerszy interes społeczny, a który posiada praktyczną wiedzę o bogactwach naturalnych Rzeczypospolitej Polskiej w praktycznym zarządzaniu majątkiem ogromnej wartości oraz którego intencją jest ochrona polskich zasobów naturalnych oraz dobrobyt Polaków poprzez optymalne wykorzystanie bogatych zasobów naturalnych Rzeczypospolitej Polskiej i przyznanych koncesji i wykonywanych odwiertów geologicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zobowiązanie PGNiG S.A. oraz PKN Orlen S.A. do przedłożenia a protokołu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, który był 80 października 2022 razem z listą obecności, zapisu obrazu i dźwięku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na prawo przebiegu obrad. Wnoszę o zwrócenie się Najwyższej Izby Kontroli w stronie wyniku wszczętej toczącej się kontroli dotyczącej planowanej fuzji PKN Orlen z PGNiG S.A. I tutaj jest, że wnoszę o przyjęcie następujących dowodów. Dowodów z nagrań na fakt uniemożliwienia zgłoszenia i zaprotokołowania sprzeciwu akcjonariuszom spółki PGNiG informacji udzielonych akcjonariuszom. Nagranie wideo pod adresem i wskazany adres umieszczone na oficjalnej stronie PGNiG S.A. Kolejnego nagrania wideo dostępnego, to jest wskazany adres pod tytułem Skandal na WZA PGNiG, kto gasi światło polskim spółkom strategicznym, poseł Braun wzywa policję. Nagranie wideo dostępnego pod adresem jest wskazany pod tytułem ogłoszenie głosowania nad fuzją NWZA i zmian G. Dowiedzieć przesłuchania świadków Zbigniewa Baszczewskiego. Tu jest podany adres Wojciecha Edwarda Dobrzyńskiego, Bogdana Gizdonia,
Ewy Barandzińskiej. Podany adres na fakt lub zgłoszenia sprzeciwu, podstaw merytorycznych zgłoszenia sprzeciwu oraz przebiegu na nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, co musi PGNiG S.A. w tym protokołowanie przez notariusza po zamknięciu obrad, dowodów przesłuchania powoda powołanych świadków oraz zgłoszeń nagrań na fakt naruszenia artykułu 428 paragraf 1 KSH, artykułu 505 paragraf 3 KSH, artykuł 505 paragraf 4 KSK w związku z artykułem 402 punkt 5 poprzez nieudzielenie akcjonariuszom wymaganych informacji o spółce, nieumożliwienie dyskusji na temat istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały oraz nieudostępnienia odpisów dokumentów, o których mowa w artykule 505 paragraf 1 i 2 KSK, tym samym naruszenie interesu społecznego, dowodu z informacji zawartych w oświadczeniu inżyniera Krzysztofa Tytko, eksperta do spraw budownictwa i energetyki w zakresie uzupełnienia wniosku o zabezpieczenie powództwa o uchylenie uchwały nr 3/2022 NWZA PGNiG S.A. z dnia 10 października 2022 roku, dowodu z raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 roku grupy kapitałowej PGNiG S.A. na fakt istotnych zdarzeń mających miejsce po dniu, na który przygotowano plan połączenia. Dowód oświadczenia mediów pani Iwony Baksmówki-Olejnicza, która jest zarządu grupy kapitałowej PGNiG na fakt istotnych zdarzeń mających miejsce po dniu, w którym przygotowano plan połączenia. Dowodu z pisma skierowanego z prośbą o udzielenie informacji publicznej złożonej do PGNiG S.A., ministra klimatu i środowiska, ministra aktywów państwowych, wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina na fakt kierowania wniosków o udzielenie informacji publicznej, imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na fakt posiadania przez powoda zaświadczenia i prawa do udziału w walnym zgromadzeniu, statut PGNiG, to jest spółka o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, a w paragrafie 4 punkt 2, że spółka realizuje misję publiczną, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i w związku z tymi postanowieniami statutu oraz w związku z artykułem 2 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, to jest wskazanie dzienniku ustaw, spółka ta nie powinna zostać zlikwidowana, a w przypadku łączenia z innymi spółkami na podstawie artykułu 13 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ta spółka PGNiG S.A. z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 70,88% akcji powinna być spółką przyjmującą, aby podwyższać udział Skarbu Państwa połączonej spółce zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, a nie spółka PKN Orlen z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 35% akcji. Treść ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Są wskazane cytaty z tejże ustawy. Wysoki Sądzie i w stanowisku już 16 sierpnia. Idziemy do kolejnych wniosków dowodowych, tylko chcę najpierw, żeby pan się określił, czy te wnioski są do sądu kierowane w tym zażaleniu? Te wnioski ze stanowią jako wskazanie przez sąd dla prokuratury, jakie czynności winny zostać wykonane. Z tym, że akurat no, wniosek o przesłuchanie mnie w charakterze świadka byłby wtedy no, jako pełnomocnika wyłączony, ale... Na pytanie, komentuję jeszcze, że wnioski dowodowe sformułowane w zażaleniu. Stanowią informacje, jakie dowody oskarżyciel publiczny powinien przeprowadzić w sprawie, aby podjąć prawidłową decyzję. Tak, w sądzie z uwagi na to, że w ramach
mojego wniosku jako pełnomocnik, jako obywatela o dostęp do informacji publicznej, do KPRM-u i do ministra Sasina, uzyskałem informację, że nie zostaną mi udzielone wyjaśnienia, dokumenty i informacje, bo mogłyby zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym przeciwko stronie przeciwnej. W związku z tym, skoro spółka Orlen odmawiała udostępnienia dokumentów w Najwyższej Izbie Kontroli, skoro jako obywatel, jako pełnomocnik Krzysztofa Tyfko zostałem również pozbawiony prawa dostępu do dokumentów w celu wyjaśnienia sprawy, a przecież w Wysokim Sądzie trzeba wskazać, że wolą intencją strony było wstrzymanie czynności polegającej na fuzji w celu wyjaśnienia sprawy. Co więcej, w posiedzeniu brałem udział też ja w posiedzeniu Komisji Sejmowej z przedstawicielami strony rządowej, gdzie występowali po stronie przeciwnej lobbyści, którzy działali, jak się okazuje, na rzecz również ich firmy węgierskiej. Nie zostało wyjaśnione, dlaczego, jakie są przyczyny, jakie uzasadnienia, merytoryczne podstawy do tej fuzji. Odmawiano stronie społecznej jakiegokolwiek wyjaśnienia informacji. Nie, jak również komukolwiek. A w Wysokim Sądzie, a zgodnie z przepisami osób zainteresowanych, jak również przedstawicielom ich dostępu do dokumentów, które by pozwoliły wyjaśnić możliwość co do kwestionowanej fuzji. A przecież to prokuratura na podstawie artykułu 61 ustawy o prokuraturze ma prawo wystąpienia do organów administracji publicznej w sprawie usprawnienia działalności w zakresie postępowania przygotowawczego. To prokurator generalny może złożyć wniosek o nakazanie organom właściwym do udostępnienia prokuratorowi dokumentów. Oczywiście prokurator podlega nadzorowi i sugestiom prokuratury zwierzchni, ale nie można pozbawić prokuratora prawa żądania dostępu do dokumentów, przesłuchania świadków, dokonywania oględzin. Artykuł 69 ustawy o prokuraturze wskazuje na takie obowiązki, a z uwagi na to, że rzecz dotyczy nie z jakiegoś zrozpaczonego akcjonariusza, który posiada niewielką ilość akcji, tylko osoby, która występuje w imieniu ochrony majątku narodowego i interesu Polaków, to a zgodnie z... Dobrze, panie Stasiu. Zapisaliśmy pana stanowisko. Teraz następny wniosek dowodowy, piśmie datowany na 16 sierpnia tego roku. Tutaj wniósł pan o przyjęcie do akt 1 opisu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przed przedstawicieli najwyższych organów państwowych działających celowo świadomie jak powiem, że postępki polskich obywateli podczas procesu bezprawnego połączenia PGNiG SA z PKN Orlen. Kopię pisma do prokuratora, odpisu pisma Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 9 maja jako odpowiedź na zapytanie 9 marca tego roku, treści którego tutaj następuje odmowa udostępnienia dokumentów, odpisu zmian z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu spółki publicznej z przebiegiem zmian zapisów dotyczących obowiązku zapisywania się oraz sprzedaży akcji spółki wezwanie obowiązkowe znoszące próg 33% wprowadzający próg 50% wraz z odpisem opinii Biura Analiz Sejmowych w sprawie oceny skutków prawnych. Ocena skutków prawnych regulacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. To jest ten z 16 sierpnia. Czy pan ten wniosek dowodowy, wniosek jest do sądu skierowany, tak, żeby sąd do tej sprawy dołączył te dokumenty? Tak, Wysoki Sądzie, dlatego że to stanowi materiał dowodowy, który powinien być, mógłby być poddany analizie prokuraturze, która działa w interesie pisma procesowego z 16.08.2020. wszystkich obywateli. Czy pan pokrzywdzony popiera stanowisko swojego pełnomocnika? Jakie stanowisko oskarżyciela? Wysoki Sądzie, przepraszam, tylko tam jeszcze było zobowiązanie Orlenu do przedstawienia listy listy przejętych koncesji, podanie wartości rynkowych wynikających z praw do kopalin,
i przede wszystkim z sądzie jeden podstawowy... Panie mecenasie, na razie zrobiliśmy jeden wniosek pana sądzie. Zaraz przejdziemy do kolejnych pana pism procesowych, są jeszcze dwa. Rozumiem, dobrze. To jest pana pierwsze pismo, które zawiera zdanie sądu wniosek dowodowy. Jakie są? W sensie wnioski dowodowe są dosyć trudne do oceny. Jeżeli są to jakieś, w mojej ocenie, materiał dowodowy był wystarczający do podjęcia decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa, więc ja uważam, że ten materiał, te dokumenty nie są przydatne dla stwierdzenia okoliczności tych uzasadnionego podejrzenia przestępstwa z wskazane ten wniosek dowodowy, dokumenty nie są przydatne dla ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, dla skarżonego rozstrzygnięcia. Ja mógłbym jeszcze ktoś jeden na sekundę. Jeszcze będziecie Państwo, na razie wniosek dowodowy. Kolejne pismo procesowe. Pana pełnomocnika w imieniu tutaj skarżącego, pana Krzysztof Patyrko, datowane na 12 września 2023. Treści którego zawarte są następujące wnioski dowodowe. Zwrócenie się do organu koncesyjnego w systemie dokumentów źródłowych, na podstawie których PKN Orlen S.A. przejął w dniu 2 listopada 2022 roku wszystkie koncesje posiadane przez PGNiG S.A. Zwrócenie się do organu kontroli o informację, czy po dniu 30 września 2022 w nowym rzeczywistym stanie rzeczy PKN Orlen S.A. złożyła zawiadomienie o następczym nabyciu dominacji w spółce przez obcy prywatny kapitał. Tak, to jest tutaj. Tutaj potem jest stanowisko o uchwale nr 3/2022 i dalej wniosek o dopuszczenie przechodzenia dowodów dokumentów raportu bieżącego PGNiG nr 58/2022 10 października 2022 roku zawierającego uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 10 października 2022 oraz podjętą nie na serio uchwałę nr 3/2022 NWZ PGNiG S.A. na okoliczność potwierdzenia wadliwej treści uchwały nr 3/2022 NWZ A PGNiG S.A. w nawiasie załącznik 11. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zapisów obrazu i dźwięku z NWZ PGNiG S.A. zawierającego wypowiedź przewodniczącego NWZ A PGNiG S.A. radcy prawnego Radosława Kwaśnickiego pod tytułem Hańba i buta zarządu PGNiG nie zna granic. Tu jest pod linkiem wskazany link. Wnoszę o zwrócenie się do notariusza Michała Łukasiewicza, prowadzącego kancelarię notarialną. To jest adres, który aktywnie uczestniczył NWZ PGNiG, czyli na zwyczajnym uwolnym zgromadzeniu wspólników albo akcjonariuszy. Do udzielania istotnych informacji, czy zażądał od zarządu PGNiG przedstawienia oryginału uchwały Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. podjętej w dniu 30 września 2022 roku w nowym stanie rzeczy wraz z listą obecności głosujących ministrów oraz protokołem głosowania, czy zażądał od zarządu PGNiG S.A. przedstawienia dokumentów sporządzonych po dniu 30 września 2022 roku, w którym nastąpiła zmiana stanu rzeczy bezprawnie łączących się spółek, w którym Skarb Państwa posiadał 31,14% udziału w ogólnej liczbie głosów w Orlenie, a na skutek bezprawnego połączenia PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. Skarb Państwa miał posiadać 49,9% udział w ogólnej liczbie głosów w Orlenie, a nie 52% deklarowanych w nieważnych dokumentach z dnia 29.07.2022 roku, czy sprawdził uprawnienia anonimowego pełnomocnika MAPM do uczestniczenia w głosowaniu nad nieistniejącą uchwałą nr 3/2022 NWZ PGNiG S.A.
czy idzie o oryginał pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi ministra aktywów państwowych w celu głosowania nad nieistniejącą jako dokument uchwałą nr 3 na 2022 MWZ TGNiG SA, przez kogo i komu zostało ono udzielone i podpisane, czy zapoznał się z instrukcją głosowania przekazaną anonimowemu pełnomocnikowi, czy i podpis widnia pod tą instrukcją. I dalej, na stronie 47 tego pisma, wnoszę o dopuszczenie przeprowadzenia dowodu i dokumentów. Odpis aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS spółki Orlen S.A. załącznik nr 12, raportu bieżącego PKN Orlen z dnia nr 75/2022, zawiadomienie akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PKN Orlen S.A., to jest obniżenie udziału Skarbu Państwa do 49,9% z dnia 7 listopada 2022 roku, to jest załącznik 13, raportu bieżącego PKN Orlen nr 84/2022 z dnia 29 listopada 2022, korekty zawiadomienia akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., obniżenia udziału SP do 49,9% i z dnia 29 listopada 2022 roku IK 769567, załącznik nr 14, na okoliczność dokonania do rejestru PKN Orlen S.A. wpisów bezprawnych połączeń z grupą Lotos S.A. i PGNiG S.A. oraz na okoliczność potwierdzenia zmiany skutków prawnych bezprawnego połączenia PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A., to jest obniżenie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów połączonej PKN Orlen S.A. z 52,34% deklarowanych w nieważnych dokumentach z dnia 29 lipca 2022 roku do 49,9%. I kolejny wniosek dowodowy. Wnoszę o zobowiązanie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina do a. przedstawienia oryginału zawiadomienia akcjonariusza Skarbu Państwa z dnia 7-11-2022 roku oraz oryginału korekty do tego zawiadomienia z dnia 29-11-2022 na okoliczność ustalenia, czy dokumenty te są prawdziwe. To jest komentarz, że zdaniem skarżącego kwestionuje rzetelność tego. Podania informacji na jakiej podstawie aktywów państwowych w dniu 29.09.2022, 11 dni przed dniem 10.10.2022, które zostało zwołane NWZ PGNiG S.A. dokonał zbycia dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa PKN Orlen na rzecz PKO BP i PZU S.A. w celu bezprawnego obniżenia udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów połączonej PKN Orlen S.A. z 52% do 49,9% bezprawnego nabycia dominacji w spółce przez obcy prywatny kapitał z udziałem ponad 50% w ogólnej liczbie głosów ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla Skarbu Państwa i Narodu Polskiego. Podanie informacji, czy minister aktywów państwowych po dniu 30 września 2022 roku już w nowym stanie rzeczy złożył do ministra wniosek o wyrażenie zgody na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A., na skutek którego Skarb Państwa posiadał 49,9% udziału połączonej PKN Orlen S.A. Bezpieczeństwo energetyczne i finansowe Polski byłoby poważnie zagrożone. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego minister aktywów państwowych wysłał na NWZ PGNiG S.A. 10.10.2022 swojego pełnomocnika, aby głosował dla pozoru nad nieistniejącą uchwałą nr 3/2022 NWZ PGNiG S.A. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku, gdy obcy prywatny kapitał, który bezprawnie nabył dominację w PKN Orlen S.A. i posiadając ponad 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce, ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w Orlenie, minister aktywów państwowych zamierza dokonać bezprawnego zbycia 100% akcji Skarbu Państwa w Orlenie stanowiących 49,9% udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów i taki sam udział w kapitale zakładowym Orlenu, aby obcy kapitał prywatny posiadał 100% akcji w Orlenie i przejął 100% zysków generowanych przez spółkę, a następnie przekształcił Orlen S.A. w spółkę europejską Orlen S.A. i przenieść siedzibę spółki europejskiej do Szwajcarii, gdzie PKN Orlen S.A. założył w sierpniu 2022 roku filię spółki, a w konsekwencji pozwolił Polską Bezpieczeństwa Energetycznego i Finansowego.
Wnoszę o zobowiązanie zarządu Orlen S.A. do przedstawienia listy wszystkich bezprawnie przejętych od PGNiG S.A. koncesji w Polsce i na świecie oraz do podania rynkowych wartości wynikających z praw do kopalni posiadanych przez szczególnie PGNiG na dzień bezprawnego połączenia PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A. w dniu 2.11.2022 rok. Wnoszę kolejny wniosek. No, dopuszczenie dowodzić dokumentu skonsolidowanego raportu na 4.4.2022 roku, gdzie to Orlen S.A. zrobił się załóg 15, gdzie jest wskazany i to jest jakie pozycje on zawiera. Na początek potwierdzenia, że przyjęcie grupy LOTOS i grupy PGNiG S.A. przed PKN-em było okazyjne, a więc bezprawne. Informować, że to, co Wysoki Sąd odczytał, to są tylko jakby nie całe treść pisma, tylko część. No, ale to jakby... są tylko wnioski dowodowe. Rozumiem, dziękuję. Podsumuję. To są tylko wnioski dowodowe. Wysoki Sądzie, ja chcę tylko powiedzieć jedno, że wśród tych dużej ilości środków dowodowych jeden podstawowy jest, to jest skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwartał Orlenu, za czwarty kwartał 22, gdzie wykazane są zyski z działalności operacyjnej, oczyszczony zysk z tytułu okazyjnego nabycia grupy LOTOS S.A. i grupy PGNiG S.A. I tam są różne wielkości, od 18 miliardów do 14, brutto, netto. No więc kwestia wartości przedmiotu zaskarżenia została ujawniona w raporcie skonsolidowanym Orlenu za czwarty kwartał, gdzie pokazał, że nieoczekiwane nadzwyczajne zyski z tytułu tego przejęcia są na poziomie 14 miliardów netto. No więc w tej sytuacji to nie jest to tylko buta, arogancja, chęć uzyskania informacji przez jednego akcjonariusza, tylko tu ewidentnie zachodzi bezwzględny obowiązek i konieczność ochrony majątku narodowego. Dlatego, że kwota 18 czy 14 miliardów jest kwotą abstrakcyjną. Abstrakcyjną, która ma wpływ na życie aktualne i przyszłych pokoleń. A okoliczność, że otwarto... Zaraz przejdziemy do wystąpień. Dobrze. Z dnia 12 września 2023 to będzie tak, karta karta 174. Będziemy w polu pierwszym cały czas jeszcze. 174. I przecinek 176. Myślnik 177. Myślnik
57. Przecinek 189 do 192. Który potwierdza oczyszczony zysk z tytułu okazyjnego nabycia grupy Lotos. Okazyjne, a więc bezprawne. Załączniku numer 15. Jakie stanowisko oświadczenia publicznego? Wysoki sędzia, proszę o nieuwzględnienie tych wniosków dowodowych z tego powodu, że w moim przekonaniu dołączenie tych dokumentów, o których mówi skarżący, nie wpłynie na treść tej decyzji w tym zakresie, którym została wydana. Okoliczności nieistotne dla rozstrzygnięcia, które zostało zaskarżone. Kolejne wnioski dowodowe zawarte w piśmie z dnia 29 września 2022. KSK
poprzez przeniesienie całego majątku spółki Skarbu Państwa PGNiG S.A. z przewagą udziału Skarbu Państwa na PGN Orlen S.A. z przewagą udziału obcego prywatnego kapitału w zamian za akcje, które spółka przyjmująca wydaje akcjonariuszom spółki przejmowanej. Wskazanie, no to faktycznie ta zgoda została wyrażona. Do przedstawienia oryginałów lub poświadczeń złożonej z oryginałem dokumentów źródłowych, w szczególności oryginału wniosku ministra aktywów państwa o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. wraz z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa PKN Orlen złożonego do Rady Ministrów do dnia 26.09.2022 wraz z uzasadnieniem. Oryginał uchwały Rady Ministrów z dnia 26 września 2022 roku wraz z załącznikami, to jest listą obecności głosujących ministrów i protokołem z głosowania, które Rada Ministrów wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 85 zgodę na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. jednocześnie wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 zgodę na zbycie dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa w Orlenie stanowiących łącznie 4,52% udziału w kapitale zakładowym Orlenu i takiż sam udział w ogólnej liczbie głosów w spółce. Dobrze. Dobrze. Lub podania informacji, że minister aktywów państwowych do dnia 26.09.2022 roku nie złożył do Rady Ministrów wniosku o wyrażenie przez ministrów zgody na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku wraz z uzasadnieniem oryginału uchwały Rady Ministrów z 26.09.2022 roku wraz z listą obecności głosujących ministrów oraz protokołem głosowania, której Rada Ministrów wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 KC zgodę na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. jednocześnie wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 KC zgodę na zbycie dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa w Orlenie nie istnieje, ponieważ Rada Ministrów 26 września 2022 roku nie podjęła takiej uchwały. Do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy po dniu 30 września 2022 roku minister aktywów państwowych złożył do Rady Ministrów wniosek o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku, którym dominacją nad połączoną spółką miał nabyć obcy prywatny kapitał wraz z uzasadnieniem. Jeśli tak, to wnoszę o przedstawienie oryginału złożonego po dniu 30.09.2022 roku przez ministra aktywów państwowych wniosku wraz z załącznikami z listą obecności głosujących ministrów protokołem głosowania. Do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie, czy Rada Ministrów po dniu 30 września 2022 roku podjęła uchwałę, której Rada Ministrów na podstawie artykułu 13 ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wyraziła zgodę na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w nowym rzeczywistym stanie rzeczy istniejącym od 30 września 2022 roku, w którym nastąpiło obniżenie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym PKN Orlen S.A. z 35,65% do 30,14% na skutek zbycia w dniu 29.09.2022 roku przez ministra aktywów państwowych dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa PKN Orlen S.A. na skutek połączenia PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. na podstawie miejscowych uchwał udział Skarbu Państwa połączony PKN Orlen S.A. miał zostać obniżony z 34% do 39% i dominację w spółce miał bezprawnie nabyć obcy prywatny kapitał ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla Skarbu Państwa i Narodu Polskiego wraz z uzasadnieniem. Jeśli tak, to proszę o przedstawienie oryginału uchwały Rady Ministrów podjętej po dniu 30 września 2022 roku, w której Rady Ministrów wyraziła zgodę na bezprawne połączenie PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A. w nowym stanie rzeczy. Zobowiązanie ministra aktywów państwowych do przedstawienia oryginału wniosku ministra aktywów państwowych do Rady Ministrów o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen wraz z uzasadnieniem z
złożonego do Rady Ministrów przed dniem 29.07.2022 roku, w którym zostały sprawozdane dokumenty dotyczące połączenia PGNiG, SA, PKN, OBD, mające na celu pozorowanie, że połączenie tych spółek nastąpi w rzeczywistym stanie rzeczy, kiedy Skarb Państwa miał posiadać 52,34% udziału w ogólnej liczbie głosów połączonych PKN, SA, dominację nad spółką, kontrolę nad aktywami spółki podrożonych w Ciężkę Energetyczną Polski oraz możliwość zwiększenia swoich udziałów w spółce w związku z obowiązującym od dnia 30 maja 2022 progiem ponad 50% udziału w ogólnej liczbie w spółce lub podanie informacji, że minister aktywów państwowych przed dniem 29.07.2022 roku nie złożył do Rady Ministrów wniosku o wyrażenie przez ministrów zgody na połączenie tych spółek. Przedstawienie oryginału wydanej w połowie września 2022 roku przez Ministerstwo Transformacji przyniesie taką sprzeciwu do nabycia przez Skarb Państwa dominacji nad spółką w rozumieniu artykułu 3 ust. 7 punkt 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji, o której mowa na stronie 63 dokumentu wyłączeniowego z dnia 26.08.2022 roku. Przedstawienie oryginału wniosku akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych przesłanego do PKN Orlen zawierającego propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały NHD zwołanego na dzień 20 września 2022 roku poprzez dodanie do treści uchwały kolejnego warunku przeprowadzenia połączenia, to jest niezgłoszenie przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w artykule 36a ust. 8 ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i Górnicze do skutku czynności polegających na połączeniu spółki PGNiG w zakresie przejścia koncesji przysługujących PGNiG na spółkę w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiarowi połączenia spółek, o którym mowa w artykule 36a ust. 1 punkt 1 z uwzględnieniem artykułu 36a ust. 6 wyżej wymienionej ustawy mającego na celu wprowadzenie opinii publicznej funduszy PGNiG SA w błąd, że przejście wszystkich bezcennych koncesji PGNiG SA na PKN Orlen SA nastąpi w stanie rzeczy przedstawionych w nieważnych dokumentach dnia 29.07.2022 roku, w których Skarb Państwa miał posiadać 52,34% udziału połączonej PKN Orlen SA, dominację nad spółką, kontrolę nad aktywami, kontrolę nad bezpieczeństwem energetycznym kraju, podczas przejście wszystkich bezcennych koncesji PGNiG SA na PKN Orlen SA faktycznie miał nastąpić w bezprawnie zmienionym stanie rzeczy, który miał zaistnieć od 30 września 2022 roku. Udział Skarbu Państwa w PKN Orlen SA miał zostać obniżony z 35,66% do 30,14% na skutek dokonania przez ministra aktywów państwowych w dniu 29.09.2022 roku zaplanowanego zbycia dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa w Orlenie stanowiący 4,52% udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki, taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w spółce na skutek rejestracji w dniu 11.2022 roku bezprawnego połączenia PGSA z PKN Orlen SA na podstawie nieistniejących uchwał Skarb Państwa miał posiadać 49,99% udziału w ogólnej liczbie głosów połączonej PKN Orlen SA i dominacji nad spółką miał bezprawnie nabyć obcy prywatny kapitał i bezpieczeństwo energetyczne kraju byłoby poważnie zagrożone. Do przedstawienia oryginału złożonego w dniu 29.09.2022 roku przez ministra aktywów państwowych dał ustrój wniosku o wyrażenie przez ministrów zgody na połączenie PGNiG SA oraz PKN Orlen SA wraz z wnioskiem o wyrażenie przez ministrów zgody na zbycie pakietu mniejszościowego Skarbu Państwa PKN Orlen SA wraz z wyrażeniem wniosku i podanie informacji, że minister aktywów państwowych dnia 26.09.2022 roku nie złożył do Rady Ministrów wniosku o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na połączenie PGNiG SA oraz PKN Orlen SA wraz z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie pakietu mniejszościowego akcji Skarbu Państwa w PKN Orlen SA wraz z uzgodnieniem wniosku do przedstawienia oryginału uchwał Rady Ministrów podjętej w dniu 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na połączenie PGNiG SA z PKN Orlen SA i jednocześnie wyrażenia zgody na zbycie pakietów akcji Skarbu Państwa w Orlenie stanowiących 4,52% udziału w kapitale zakładowym spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów w spółce mający na celu zmianę stanu rzeczy, to jest obniżenie udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen SA z 35,66%
do 31 dni 14% przed dniem 10.0.2022 roku, na które zostało zwołane NWZ PGNG SA w celu podjęcia nie na serio nieistniejącej jako dokument uchwały nr 3/2022 NWZ PGNG SA, aby na skutek rejestracji bezprawnego połączenia PGNG SA z PGN Orlen SA w dniu 2.11.2022 roku nastąpiło obniżenie udziału Skarbu Państwa w połączeniu PKN Orlen SA z 52.34% do 39% i nabycie dominacji nieruchomości przez akcję kapitału bez zawiadomienia organu kontroli o następczym nabyciu dominacji nad spółką, a więc naruszeniem artykułu 5 ust. 1 i 5 ustawy o kontroli niektórych inwestycji lub podania informacji, że minister aktywów państwowych nie otrzymał oryginału uchwały Rady Ministrów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w stanie rzeczy przedstawionym w nieważnych dokumentach z dnia 29.07.2022 roku jednocześnie wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na zbycie dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa w PKN Orlen S.A. mając na celu niedozwoloną zmianę stanu rzeczy. Do przedstawienia oryginału porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a PKN Orlen w dniu 27 września 2022 roku w sprawie zbycia pakietów akcji Skarbu Państwa PKN Orlen S.A., na które zarząd i rada nadzorcza PKN Orlen S.A. wyraziły zgodę, o którym mowa w raporcie bieżącym PKN Orlen nr 6022 z dnia 29.09.2022 roku znajdujący się na stronie internetowej PKN Orlen S.A. pod linkiem, który jest składany link. Do udzielenia informacji, odpowiedzi na pytanie, czy minister aktywów państwowych złożył ofertę wykupu akcji Skarbu Państwa w PKN Orlen S.A. stanowiących 4,52% udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w spółce Polskim Funduszom Emerytalnym, aby umożliwić im osiąganie wielomiliardowych zysków z eksploatacji polskich i zagranicznych złóż surowców, jednocześnie aby nie pozbawić kraju bezpieczeństwa energetycznego i finansowego i umożliwić obcemu prywatnemu kapitałowi przejęcie dominacji nad spółką, przejęcie kontroli nad aktywami spółki, przejęcie kontroli nad wielomiliardowymi zyskami generowanymi przez spółkę. Do podania informacji, na jakiej podstawie minister aktywów państwowych w dniu 29.09.2022 roku, to jest 11 dni przed dniem 10.10.2022, na który zostało zwołane NWZ PGNiG S.A. z przekroczeniem uprawnień rażąco naruszające interes Skarbu Państwa i interes narodu polskiego, dokonał bezprawnego zbycia dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa w PKN PKO BP i PZU S.A. stanowiących łącznie 4,52% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce, aby na skutek rejestracji bezprawnego połączenia PGNiG S.A. z PKN S.A. udział Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów połączonych PKN S.A. został bezprawnie zbliżony 50,34% do 49,9% dominacją spółką bezprawnie nad opcji prywatnej kapitał z udziałem ponad 50% w ogólnej liczbie głosów i Polska Stawa Zmiana Bezpieczeństwa Energetycznego i Finansowego. Do przedstawienia oryginału umowy sprzedaży akcji z dnia 29 września 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa a PKO BP S.A. umowy z PKO BP. Do przedstawienia oryginału umowy sprzedaży akcji z dnia 29 września 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa a PZU S.A. umowy z PZU w cudzysłowie. Do przedstawienia oryginału zawiadomienia akcjonariusza Skarbu Państwa z dnia 6 października o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PKN Orlen. To jest, że udział Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów PKN Orlen ujmuje w zmniejszeniu z 35,65% do 31,14% podpisanego przez sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego. Do przedstawienia oryginału złożonego po dniu 30 września 2022 przez ministra aktywów państwowych do Rady Ministrów wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku wraz z ustawieniem tego wniosku podam informację, że po dniu 30 września 2022 roku, to jest po obniżeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów PKN Orlen S.A. z 35,66% do 31,14% minister aktywów państwowych nie złożył dla Rady Ministrów wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w nowym stanie rzeczy istniejącym od 30 września 2022 roku. Do przedstawienia oryginału podjętej po dniu 30 września 2022 roku uchwały Rady Ministrów wraz z załącznikami
To jest lista obecności głosujących ministrów oraz protokoły głosowania, z której wyrażenia zgody na bezprawne połączenie PKN od prezesa stadionu jest w pewnym stanie rzeczy, który Skarb Państwa miał posiadać 40,9% udziału w ogólnej liczby głosów połączonych PKN SA wraz z uzasadnieniem lub podanie informacji, że po dniu 30 września 2022 roku, to jest po obniżeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów PKN SA 35%, też 60%, 31%, Rada Ministrów nie podjęła uchwały w przedmiocie wydarzenia bezwzględnie nieważne i zgodne na połączenie PGN GSA z PKN SA w pewnym stanie rzeczy istniejącym od 30 września 2022 roku do przedstawienia oryginału zawiadomienia organu kontroli, to jest ministra aktywów państwowych, o następczym nabyciu dominacji PKN Orlen SA przez obcy prywatny kapitał złożonego przez zarząd PKN Orlen SA po dniu 30 września 2022 roku lub podanie informacji, że po dniu 30 września 2022 roku zarząd PKN Orlen SA nie zawiadomił organu kontroli o następczym nabyciu dominacji nad spółką, przez obcy prywatny kapitał w rozumieniu artykułu 3 ust. 7 punkt 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Do przedstawienia oryginału wydanej po 30 września 2022 roku przez organ kontroli ministra aktywów państwowych decyzji w przedmiocie braku sprzeciwu co do nabycia przez obcy prywatny kapitał dominacji nad spółką na skutek dokonania przez ministra aktywów państwowych czynności pośrednie, w której mowa w artykule 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji, to jest zbycia w dniu 29.02.2022 roku z ministra aktywów państwowych dwóch pakietów akcji SP PKN SA na rzecz PKOBP PZU SA, które spowodowało w dniu 30 września 2022 roku obniżenie udziału SP PKN z 35,66% do 31,14%, a na skutek rejestracji w dniu 11.2022 roku połączenia PGN GSA z PKN Orlen SA na podstawie istniejących uchwał spowodowało obniżenie udziału SP, czyli Skarbu Państwa połączony PKN Orlen SA do 49,9% i bezprawne nabycie dominacji nad spółką na tym obcy prywatny kapitał bez zawiadomienia organu kontroli o następczym nabyciu dominacji nad spółką przez obcy kapitał lub podanie informacji, że po dniu 30 września 2022 roku w nowym stanie rzeczy minister aktywów państwowych nie wydał decyzji w przedmiocie sprzeciwu do nabycia przez obcy prywatny kapitał dominacji nad spółką. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego minister aktywów państwowych doskonale wiedzą, że uchwała nr 3/2022 NWZ dokument nie istnieje, ponieważ zawiera połączenie PGNiG SA z udziałem Skarbu Państwa 71,88% w ogólnej liczbie głosów oraz PKN Orlen SA z udziałem Skarbu Państwa 37,14% w ogólnym udziału w ogólnej liczbie głosów, nie tylko bez zgody Rady Ministrów, ale bezprawne połączenie PGNiG SA z PKN Orlen SA w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku, ale również bez dokumentów, bez nowego planu połączenia z załącznikami, bez sprawozdań zarządów PGN i GSA z PKN Orlen SA uzasadniającym bezprawne połączenie tych spółek w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku oraz bez opinii biegłego zbadania nowego planu połączenia wysłał na NWZ PGN GSA w 10.10.2022 rok pełnomocnika, aby zagłosował za podjęciem dla pozoru, a nie na serio tej nieistniejącej uchwały, a sam osobiście nie głosował. Do przedstawienia poświadczonego za zgodność z zawiedzeniem pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza Skarbu Państwa podczas NWZ PGN GSA w dniu 10.10.2022 roku, do przedstawienia poświadczonej za zgodność z zawiedzeniem instrukcji głosowania podczas NWZ PGN GSA w 10.10.2022 przekazany pełnomocnikowi do przedstawienia oryginału zawiadomienia akcjonariusza Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polski Koncern Naftowy Orlen SA 6309 z 7.11.2022 roku, do przedstawienia oryginału korekty zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów PKN Orlen SA w nawiasie 40,9% od dnia 29.11.2022 roku IKA 79.37 podpisanych przez sekretarza stanu Macieja Małeckiego na okoliczność zmiany skutków bez
skutków prawnych bezprawnego połączenia PGNiG z Oszpekanolem na testach przedstawionych na stronie 62 dokumentu wyłączeniowego. Kolejny wniosek wnosi o zobowiązanie zarządu ORLS-a do przedstawienia poświadczonego zgodnie z oryginałem złożonego do sądu rejonowego nr 20 w Łodzi 29.07.2022 roku przez PGNiG oraz Pekanolen S.A. wniosku o wyłączenie biegłego w osobie Dariusza Sarnowskiego do zbadania planu połączenia z dnia 29.07.2022 poświadczonego za zgodność z oryginałem otrzymanego przez PKN Orlen za postanowienia sądu rejonowego w Łodzi dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, 20 Wydział Gospodarczy KRS z dnia 3.08.2022 w sprawie wyznaczenia biegłego do zbadania planu połączenia z załącznikami w osobie pana Dariusza Sarnowskiego, który został wskazany przez spółkę przejmującą i spółkę przejmowaną. Tylko na sygnatura. Faktur VAT wystawiony przez firmę biegłego Dariusza Sarnowskiego SWGK Audyt Polska Spółka z o.o. jest podany adres numer KRS w spółce PANRS-a i PGNiG zawydano w dniu 12.08.2022 roku bez względu nieważną opinię biegłego zbadania nieważnego planu połączenia z dnia 29.07.2022 na okoliczność potwierdzenia bezwzględnej nieważności tej opinii oraz tego, że rozliczenie za bezwzględnie nieważną i tendencyjnie sporządzoną w oparciu tylko o jedno kryterium, to jest artykuł 499 KSK, z celowym pominięciem przepisów innych ustaw, opinię biegłego zbadania nieważnego planu połączenia z dnia 29.07.2022 zostało dokonane przez spółkę przejmującą, pomiędzy spółką przejmującą a spółką przejmowaną, a biegły bez pośrednictwa sądu rejonowego z naruszeniem artykułu 502 paragraf 3 KSK oryginału złożonego w dniu 30 sierpnia 2022 roku przez PKN Orlen do organu koncesyjnego wniosku o przejście w zakresie przejścia na PKN Orlen wszystkich koncesji posiadanych przez PGNiG w Polsce oraz w innych krajach wraz z wymaganymi w artykule 36a ust. 3.3 ustawy prawo biologiczne i górnicze wykazem koncesji, które mają przynieść na przejść na podmiot przyjmujący w wyniku wypadnia czynności przyjmowanych w ustępie pierwszym. Między innymi skutek połączenia spółek oryginału otrzymanego w dniu 20 września 2022 roku wniosku akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Państwa i zawierającego propozycję zmian do publikowanego projektu uchwały RWZ zwołanego na dzień 28 września 2022 roku poprzez dodanie do treści uchwały kolejnego warunku przeprowadzenia połączenia. W przypadku przegłosowania uchwały w dniu zaproponowanym przez Skarb Państwa warunkiem przeprowadzenia połączenia będzie dodatkowo niezgłoszenie przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w artykule 36a ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo biologiczne i górnicze do skutku czynności polegającej na połączeniu spółki PGNiG w zakresie przejścia koncesji przysługującej PGNiG na spółkę w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiaru połączenia spółek, o których mowa w artykule 36 ust. 1 punkt 1 z uwzględnieniem artykułu 36 ust. 6 ustawy ustawy oryginału złożonego przez PKN Orlen S.A. do Ministra Aktywów Państwowych wniosku w sprawie wydania przez Skarb Państwa przez ministra aktywów państwowych decyzji w przedmiocie braku sprzeciwu do nabycia przez Skarb Państwa dominacji nad spółką w rozumieniu artykułu 3 ust. 7 punkt 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Oryginał otrzymany do 29 września 2022 roku decyzji ministra aktywów państwowych w przedmiocie braku sprzeciwu do nabycia przez Skarb Państwa dominacji nad spółką w rozumieniu artykułu 3 ust. 7 punkt 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Oryginał porozumienia podpisanego pomiędzy PKN Orlen S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem PKN Orlen S.A. z PGNiG S.A. o którym mowa w raporcie bieżącym PKN Orlen nr 62/2022 z dnia 27.09.2022 roku na temat potwierdzenia, że zarząd i Rada Nadzorcza PKN Orlen S.A. wyraziły w dniu 27 września 2022 roku zgodę na bezprawne zbycie akcji Skarbu Państwa PKN Orlen S.A. w celu pozbawienia Skarbu Państwa dominacji nad połączoną PKN Orlen S.A. Oryginału zawiadomienia akcjonariusza Skarbu Państwa z dnia 6.10.2022 roku o obniżeniu udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów PKN Orlen S.A. z 35,60% do 37,14% na skutek
rozliczenia transakcji pakietowych zawartych w dniu 26.09.2022 pomiędzy Skarbem Państwa a PKO BP i PZU SA oraz do podania informacji, czy zarząd PGNiG SA i zarząd PKN SA w dniu 30.09.2022, to jest po dużym udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym deklarowanych w nieważnych dokumentach z dnia 29.07.2022 roku i 31,14% sporządzi nowe dokumenty, utwierdzający nowy stan rzeczy, to jest nowy plan połączenia z załącznikami, nowe sprawozdanie zarządu PGNiG oraz nowe sprawozdanie zarządu PKN Orlen SA uzasadniające połączenie PGNiG SA z PKN Orlen SA w sporym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku. Nowy dokument wyłączeniowy, bo ja się nie uważam, dokument wyłączeniowy z dnia, ale proszę telefony wyciszyć przynajmniej. Z dnia 26.09.2022 znajdzie się zawierał 231 stron. No, podanie informacji, że po dniu 30 września 2022 roku nowe dokumenty wyświetlające nowy rzeczywisty stan rzeczy nie zostały przez zarząd PKN SA i PGNiG SA sporządzone. Czy po dniu 30 września 2022 roku PKN SA złożył do prezesa UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji poprzez bezprawne połączenie PGNiG PKN SA w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku wyrażonej na podstawie artykułu 19 ust. 1 ust. 2 w związku z artykułem 13 ust. 1 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów i w sprawie dziennik ustaw. Czy prezes UOKiK wydał po dniu 30.2022 roku decyzję zawierającą zgodę na dokonanie koncentracji poprzez połączenie PGNiG SA z PKN SA w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku wyrażonej na podstawie artykułu 19 ust. 1 ust. 2 w związku z artykułem 13 ust. 1 oraz ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów. Czy po dniu 30 września 2022 roku PKN SA i PGNiG SA złożyły do Sądu Rejonowego w Łodzi dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi nowy wniosek o wyznaczenie biegłego do badania nowego planu połączenia? Czy Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 20 Wydział Gospodarczy KRS po dniu 30 września 2022 roku wydał postanowienie w sprawie wyznaczenia biegłego do badania nowego planu połączenia z załącznikami? Czy po dniu 30 września 2022 roku PKN złożył do organu kontroli ministra aktywów państwowych zawiadomienia o następczym nabyciu dominacji nad spółką przez obcy prywatny kapitał w rozumieniu artykułu 3 ust. 7 punkt 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji? Czy po dniu 30 września 2022 roku PKN SA po terminie co najmniej 60 dni przed planowanym połączeniem PGNiG SA z PKN SA w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku, w którym dominacją nad spółką miał bezprawnie nabyć obcy prywatny kapitał i przejęciu koncesji sprzeciwiałby się interes publiczny w związku z bezpieczeństwem energetycznym kraju lub ochroną środowiska, w tym racjonalną gospodarką złożami kopalni, zgłosiła do organu koncesyjnego na podstawie artykułu 36a ust. 1 ust. Prawo geologiczne górnicze zamiar dokonania tego bezprawnego połączenia wskazując planowany termin jego realizacji nie dłuższy niż 6 miesięcy. Czy po dniu 30 września 2020 roku złożyła do organu koncesyjnego nowy wniosek w zakresie przejścia na PKN SA wszystkich koncesji posiadanych przez PGNiG w Polsce i w innych krajach w nowym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku oraz wymaganym w artykule 36a ust. 3 punkt 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze wykazem koncesji, które mają przejść na podmiot dominujący, przyjmujący w wyniku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, doskonale wiedząc, że w danym stanie rzeczy istniejącym od dnia 30 września 2022 roku, w którym dominacją w połączonym PKN SA miał bezprawnie przejąć obcy prywatny kapitał i bezpieczeństwo energetyczne państwa polskich było poważnie zagrożone, organ koncesyjny na podstawie artykułu 36a ust. 8 punkt 3 w drodze decyzji zgłosiłby sprzeciw co do skutku czynności, o których mowa w ust. 1 w zakresie przejścia koncesji PGNiG SA na PKN SA w związku z tym, że
przejęciu przez PKN Orlen S.A. wszystkich koncesji posiadanych przez PGNiG oraz sprzeciwiał się interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa i ochroną środowiska i tym racjonalną gospodarką złożoną kopalni. Na podstawie jakich dokumentów organ koncesyjny wydał PKN Orlen S.A. na podstawie artykułu 36a pkt 6 ustawy prawo geologiczne i górnicze zaświadczenie potwierdzające wystąpienie podmiotu przyjmującego prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji. Wnoszę o zobowiązanie organu koncesyjnego o udzielenie informacji. 1. Czy PKN Orlen S.A. jesteśmy w stronie 19.26. Po dniu 30 września 2022 nastąpiła zmiana stanu rzeczy poprzez obniżenie udziału Skarbu Państwa w ogólnej liczbie posłów, liczby głosów PKN Orlen S.A. z 35,66% do 30,14% w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym połączeniem PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. w nowym stanie rzeczy, na którym dominacji nad spółką miał bezprawnie nabyć obcy prywatny kapitał i przejęciu koncesji sprzeciwiałby się interes publiczny związany z bezpieczeństwem energetycznym kraju, ochroną środowiska, w tym zracjonalną gospodarką złożami kopalni, zgłosiła organowi koncesyjnemu na podstawie artykułu 36 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze zamiar dokonania tego bezprawnego połączenia, wskazując planowany termin jego realizacji nie dłuższy niż 6 miesięcy. Czy PKN Orlen S.A. po dniu 30 września 2022 roku, w terminie 60 dni przed dokonaniem bezprawnego połączenia PGNiG S.A. w nowym stanie rzeczy i połączeniu od dnia 30 września 2022 roku złożyła organu koncesyjnego nowy wniosek w zakresie przejścia na PKN Orlen S.A. wszystkich koncesji posiadanych przez PGNiG w Polsce i w innych krajach w nowym stanie rzeczy istniejących od dnia 30 września 2022 roku wraz z wymaganymi w artykule 36a ust. 3 pkt 3 ustawy prawo geologiczne i górnicze wykazem koncesji, które mają przejść na powiat przejmujący w wyniku dokonania czynności, o których mowa w ustępie 1. Podam informacji, na podstawie jakich dokumentów organ koncesyjny wydał PKN Orlen S.A. na podstawie artykułu 36 ust. 6 zaświadczenie potwierdzające wystąpienie do przejmującego prawa i obowiązki przesłanego przedsiębiorcy wynikające z koncesji i przedłożenia poświadczonym za zgodnie z obliczeniem wszystkich dokumentów dotyczących przejścia i koncesji posiadanych przez PGNiG S.A. na PKN Orlen S.A. począwszy od złożonego przez PKN Orlen S.A. w dniu 30 września 2022 roku w zakresie wniosku w zakresie przejścia na PKN wszystkich koncesji posiadanych przez PGNiG S.A. Kolejny wniosek wnoszę o złożenie biegów w osobie Dariusza Sarnowskiego do przedstawienia faktu VAT wystawionych na jego firmę, to jest podana nazwa bardzo poprzednio. Z tytułu sporządzenia w dniu 12 sierpnia 2022 roku do wyniku ważnej opinii badania nieważnego planu połączenia wraz z załącznikami 1.25 dnia 29.07.2022 roku, której nie ujawnił braku zgody Rady Ministrów na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. Nie ujawnił nieistnienia uchwał w sprawie tego bezprawnego połączenia, nie ujawnił, że połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. faktycznie nie będzie istnieć oraz nie ujawnił braku wycen wartości rynkowych majątków bezprawnie łączonych spółek. Wnoszę o zobowiązanie notariusza Mikołaja Łukasiewicza prowadzącego kancelarię notarialną pod adresem, to jest adres, który posiadał z urzędu. Nareszcie z obowiązku jednym, że minister nie mogła wyrazić bez gminy uważania postawi artykułu 58 pracy zgodnie na bezprawne połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. ani w dniu 26.09.2022 stanie rzeczy przedstawionym nam na stronie 62 dokumentu wyłączeniowego z dnia 26.09.2022 ani po dniu 30 września 2022 roku w nowym stanie rzeczy, a w związku z tym połączenie PGNiG S.A. z PKN Orlen S.A. zostanie dokonane na podstawie istniejących uchwał, a pomimo tej wiedzy aktywnie uczestniczył w NWZ PGNiG S.A. i zapisując na różnej kartce sprzeciw akcjonariuszy PGNiG S.A. do uchwały nr 13/2022 NWZ PGNiG S.A. wprowadził w błąd akcjonariuszy oraz opiniowniczą, że uchwała istnieje, została podjęta, podczas gdy ta uchwała jako dokument nie istniała i została podjęta dla pozoru, a nie na serio przez NWZ PGNiG S.A. Co więcej, sporządził protokół notarialny tego NWZ PGNiG S.A.
do przedstawienia oryginału faktury VAT wystawionej przez notariusza spółce PGNiG za dobroczynność 2010-2020 roku PGNiG oraz za sporządzenie protokołu notarialnego z NWZ PGNiG SA do podania istotnych informacji, dlaczego NWZ PGNiG SA w 2010-2022 roku nie powstrzymał bezprawnego połączenia PGNiG SA z TP Adolem w nowym stanie rzeczy istniejącym od 30.09.2022, czy zażądał od zarządu PGNiG SA przedstawienia oryginału uchwały Rady Ministrów wraz z załącznikami, to jest listą obecności głosujących ministrów, plan głosowania rzekomo podjęty w dniu 26.09.2022, której Rada Ministrów wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 KC zgodę na połączenie PGNiG SA z PKN SA w stanie rzeczy przedstawionym w dokumentach z dnia 29.07.2022 roku oraz wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 KC zgodę na bezprawne zbycie dwóch pakietów akcji Skarbu Państwa Orlenie, mając na celu zmianę stanu rzeczy bezprawnie łączących się spółek oraz aby dominację połączonych PKN SA bezprawnie nabył obcy prywatny kapitał. Czy zażądał od zarządu PGNiG SA przedstawienia oryginału uchwały Rady Ministrów z załącznikami, to jest listą obecności głosujących ministrów oraz protokołem głosowania podjętej po dniu 30 września 2022 roku, który Rada Ministrów wyraziła bezwzględnie nieważną na podstawie artykułu 58 KC zgodę na połączenie PGNiG SA z PKN SA w nowym stanie rzeczy. Czy zażądał od zarządu PGNiG przedstawienia dokumentów sporządzonych po 30 września 2022 roku, w tym nastąpiła zmiana stanu rzeczy bezprawnie łączących się spółek, który Skarb Państwa posiadała 30-11% udziału w ogólnej liczbie głosów w Orlenie, a na skutek bezprawnego połączenia PGNiG SA z PKN SA Skarb Państwa miał posiadać 49% udziału w ogólnej liczbie głosów w Orlenie, a nie 52,34% deklarowanych w nieważnych dokumentach. Ale czy ja komuś przeszkadzam z Państwa? Tak mi się wydaje, że ja komuś przeszkadzam. Proszę Państwa, ja czytam protokół, który nie ja sporządziłem, tylko mam go rozpoznać. Jak ktoś sobie nie życzy brać udziału, to nie jest to obowiązek. Pierwszy ważny projekt i już kontrowersje w sieci, lawina komentarzy. Chodzi oczywiście, jak już Państwo zapewne wiedzą, o projekt, który grupa posłów Trzeciej Drogi Koalicji Obywatelskiej wniosła do Sejmu. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący wsparcia dla odbiorców energii. Jeden z pomysłów oczywiście ostro krytykują, bardzo ostro politycy Zjednoczonej Prawicy w mediach społecznościowych. Przypomnę Państwu tylko, czy poinformuję, jeżeli ktoś nie wie, że ten projekt Trzeciej Drogi Koalicji Obywatelskiej zakłada propozycję między innymi liberalizacji zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że zmiany mogą prowadzić między innymi do wywłaszczenia ludzi pod farmy wiatrowe. Już sam projekt wywołał pierwszą lawinę internetowych komentarzy. Ciekawe, politycy Zjednoczonej Prawicy jakoś nie zajmują się samobójstwami spowodowanymi wywłaszczeniem pod budowę CPK. Nie zajmują się tym faktem, zajmują się natomiast projektem ustawy, który dopiero został złożony do laski marszałkowskiej. Mało tego, powiem Państwu, że według premiera to jest jedna z największych, nie, przepraszam, to jest światowy rekord w aferach. Złożenie projektu ustawy do laski marszałkowskiej, projektu, który jest przed pracami komisji, przed całą ścieżką legislacyjną i przed konsultacjami społecznymi, premier nazywa światowym rekordem w aferach. Serio, naprawdę tak mówi. Dokładny cytat, żebym nie była gołosłowna. Miał być popcorn i jest, mówi premier Morawiecki. Tylko zajadają się nim dziś lobbyści. W Polsce padł dziś rekord świata. Tym razem nie ma się jednak z czego cieszyć, bo to światowy rekord w aferach. Tak napisał premier Morawiecki na Twitterze. Afera wiatrakowa wybuchła, zanim podjęli próbę stworzenia rządu. Czy rząd już jest właściwie sformułowany, ale dobrze, to zostawmy. Bez konsultacji, bez analiz, bez przygotowania politycy Platformy Obywatelskiej i Polski 2050 chcą ustawić wielkie turbiny przy domach Polaków. Kto straci? Polacy. Kto skorzysta? Lobbyści. Na ten temat na pewno z Mirosławem Suchoniem za chwilę będziemy rozmawiać. Tylko taki krótki komentarz. Może przez tych ostatnich 8 lat pan premier po prostu zapomniał, jak wygląda proces legislacyjny.
I dlatego nazywa to już aferą, bo przecież jak wyglądał proces legislacyjny za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy doskonale wiemy. Wiemy, że projekty nie przechodziły konsultacji społecznych, że były składane do laski marszałkowskiej, natychmiast był nadawany im druk, potrafiły ustawy przejść przez 2,5 godziny, dosłownie, całą ścieżkę legislacyjną. W związku z tym może pan premier po prostu zapomniał, że najpierw projekt się składa do laski marszałkowskiej, a później jest czas na konsultacje społeczne, na analizy z ekspertami i pracę w komisjach, gdzie mogą zostać składane poprawki. Więc ja na karb tej niepamięci premiera po prostu zrzucam ten komentarz, ale oczywiście na temat projektu tej ustawy, jeżeli są takie wątpliwości, to też na pewno dziś będziemy komentować. Teraz kolejna z naszej ulubionej serii, ale państwo już siedzą, od kiedy prosiłam, mam nadzieję, bowiem będziemy mówić o błyskawicznej karierze prokuratora. Odmówił ścigania Zbigniewa Ziobry. I jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności otrzymał kolejny awans, drodzy państwo. Szef prokuratury okręgowej w Lublinie, bo o nim mówimy, pan Robert Malicki zaliczył kolejny szybki awans. W ostatnich dniach dostał tytuł prokuratora regionalnego. Tymczasem jeszcze w roku 2016 w ogóle nie pracował jako śledczy. Malicki najbardziej zasłużył się 4 lata temu, kiedy odmówił ścigania Zbigniewa Ziobry za prowadzenie nielegalnej agitacji wyborczej. Karierę na skalę światową, można powiedzieć, drodzy państwo, ponieważ doniesienia Onetu bodajże z połowy listopada mówiły o tym, że Zbigniew Ziobro przygotowuje awanse dla swoich przybocznych. No i okazało się, że pan Malicki otrzymał właśnie tytuł prokuratora regionalnego. Oczywiście nie muszę państwu mówić, że wiąże się to także ze zdecydowanie wyższą pensją, a wszystko dzięki temu, jak sugerują dziennikarze, że kiedyś pan prokurator odmówił wystąpienia przeciwko Zbigniewowi Ziobro właśnie. No i na koniec jeszcze ten sondaż zaufania, o którym państwu wspomniałam. Marszałek Szymon Hołownia, zgodnie z przewidywaniami, po świetnym rozpoczęciu pierwszego posiedzenia 10. kadencji Sejmu, zyskuje w oczach Polaków, otwiera ranking zaufania z rezultatem zbliżonym do rekordu wszechczasów, jeżeli chodzi o te badania właśnie. Na szczycie towarzyszą mu Rafał Trzaskowski i Donald Tusk. Hołownia po raz pierwszy znajduje się na czele rankingu i ma niemal 50% pozytywnych wskazań. Na drugim miejscu Trzaskowski, któremu ufa 47%, więc tutaj tylko 2 punkty procentowe różnicy. Podium zamyka pierwszy raz od 4 lat na podium znów Donald Tusk ze wskazaniami pozytywnymi na poziomie 43%. Tuż za podium Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, który cieszy się zaufaniem 42% badanych, no i Andrzej Duda dopiero na miejscu 5. Prezydent plasuje się poza podium po raz pierwszy od grudnia 2015 roku i w najnowszym badaniu osiąga jedynie 39% poparcia. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tych, do których najmniejsze zaufanie mają Polacy, jest to Jarosław Kaczyński z wskazaniami 28,7. No a stawkę zamyka wspomniany przeze mnie przed chwilą lider suwerennej Polski i były już minister sprawiedliwości ze wskazaniami 16% obywateli. Tak wygląda sytuacja na dziś. Już za chwilę u państwa szef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, Mirosław Suchoń. Zapraszam. Zapewniam państwa, że skutkiem tej ustawy nie jest zmuszanie kogokolwiek do procedur, do których ma wątpliwości, a jedynie umożliwienie skorzystania. Próbowaliście ograniczyć dostęp do metody finansowania in vitro dla powszechnych pacjentów z problemami z płodnością. Wnosiliście wnioski o to, żeby finansowanie in vitro było tylko i wyłącznie dla małżeństw. Próbowaliście także zmieniać tę ustawę w zakresie ilości zarodków. Prawdy się boicie. Boicie się prawdy. Chcecie zatuszować winę za pozostawienie na żer Moskwy mieszkańców. Suwałk, tam zlikwidowaliście pułk Wojska Polskiego. Przegraliście wybory. Przegraliście wybory dlatego, że Polacy sprzeciwili się rosyjskim metodom w Polsce. Polacy sprzeciwili się temu, by stać się drugą Białorusią czy Rosją.